Dla każdego pomysłu pojawia się właściwe miejsce, czas i technologie, które mogą go wspierać. VR-owe urządzenia do gry pojawiły się dobre 30 lat temu, ale były wtedy zbyt drogie i nieporęczne, aby mogły przejść do powszechnego użytku. Sny o wirtualnej rzeczywistości powróciły z nazwą Oculus Rift i choć od tamtego dnia stale słyszymy o nowych upgrade'ach, wydaje się, że technologia VR-u zamiast spektakularnie wyskoczyć, zastygła w przykucniętej pozycji, prawdopodobnie czekając na lepszy moment. Szczerze wątpię, żeby Half-Life Alyx przyniosł popularność tej technologii. Na razie wiemy, że VR gdzieś tam obecny jest, tylko kuca. A jak powiedzmy trafisz na kogoś kucającego w lesie, to raczej nie pomyślisz, że skacze, tylko spodziewasz się, że zaraz poprosi cię o papier. Mimo wszystko, rozszerzona i wirtualna rzeczywistość wywołuje u mnie największy entuzjazm. Jestem przekonany, że przyjdzie taki moment, że wszyscy będziemy z tego korzystać tak swobodnie, jak dziś używamy smartfonów. Zwyczajnie nie jest to jeszcze takie tanie i tak wygodne w użytkowaniu, ale spokojnie, dojdziemy do tego momentu. Dla gamerów od jakiegoś czasu powraca również temat streamingu. W zeszłym roku przez jakiś czas w prasie dominowała Stadia. Nie znalazłem ich właściwego loga, więc tam tutaj zastępczę. Podobno śmiało można używać ich zamiennie. Przyznam szczerze, że celowo unikałem tego tematu. How dare you? Google w obszarach swojej działalności ma wpisany praktycznie każdy obszar nauki. Jednak firma bardziej jest znana z zabijania pomysłów niż wprowadzania ich na rynek. Pod filmem wrzucę link do Google Graveyard, stronki, która śledzi historię wszystkich usług, które trafiły do piachu. Szczerze mówiąc, nie wierzyłem, że Stadia może wejść w życie ze wszystkimi reklamowanymi zaletami. Dodatkowo nie jestem ani nigdy nie byłem mobilnym ani konsolowym graczem, dlatego alternatywy dla peceta są dla mnie synonimem auta zastępczego. Takie często jest gorsze, ale czasem nawet fajnie się jeździ, przynajmniej do czasu aż odzyskasz swoje. Z kolei streaming gier w wydaniu Google'a przypomina jedzenie deseru bez użycia rąk. Przykładasz głowę do stołu i ktoś cię tam karmi łyżką, w odpowiednim dla siebie tempie. Co prawda platformy takie jak Steam dają nam jedynie złudzenie, że gry, które kupujemy są nasze, ale w wielu przypadkach po pobraniu mamy jeszcze możliwość grania offline, a także wgrywania modów i ingerencji w pliki. W przypadku streamingu oddajemy całą kontrolę operatorowi usługi. Stadia resztki swojej atrakcyjności straciła w momencie, gdy dowiedzieliśmy się, że nie dostaniemy biblioteki gier, tylko każdy tytuł musimy kupować osobno, w pełnej, a czasami nawet wyższej cenie, no i przy tym opłacać streamingową usługę. Nie była też w stanie dotrzymać warunków, które obiecywała. Na starcie platformie brakowało obiecywanych funkcji, a gry nie wyglądały, jakby były streamowane w 4K. Google oczywiście winę za złą jakość zrzuciło na deweloperów, bo Stadia w wersji Pro zawsze streamuje w jakości 4K i 60 klatkach. No fajnie, to tak jakby w salonie samochodowym reklamowali się, że sprzedają tylko modele najlepszej jakości. Kupujesz jedno z takich aut, psuje ci się na pierwszym zakręcie, a jak wracasz z reklamacją, właściciel mówi, że tę sztukę przywiózł mu Seba i to był jego najlepszy samochód, więc teraz on odpowiada za to, żeby auto było sprawne. Dzięki za takie usługi. Różne nowości przychodzą do nas z pewnym opóźnieniem i zwykle też są odpowiednio okrojone. W tym przypadku okazało się to ogromną zaletą, bo w Polsce mało kto się naciął na tego bubla. Może poza dziennikarzami, kanałami technologicznymi, ale oni po to są. Wydaje się, że Google nie rozumie rynku gier. Albo wręcz przeciwnie, może rozumie go zbyt dobrze, kierując się statystykami i sztywną strategią, nie reagując odpowiednio na nastroje i potrzeby graczy. W taki sam sposób dawno temu MySpace przegrało z Facebookiem. Napisz mi, co o tym myślisz, bo jak dla mnie streaming w takiej postaci to ślepa uliczka. Jak już Google skasuje swój projekt, wszystkie kupione gry znikną. Nawet nie będziemy mieli szansy, żeby je sobie ściągnąć i liczyć na to, że coś sprytnie fajnie przygotują patch, który pozwoli, żeby chociaż zagrać offline. Poza tym kupowanie gier na każdej platformie z osobna wydaje się posunięciem bardzo nieprzyjaznym dla konsumenta. Szczególnie, że wydawcy zawsze biorą pod uwagę procent graczy, którzy z tego powodu kupią kilka razy ten sam tytuł. Idealnym dla gracza rozwiązaniem jest biblioteka gier, podobna do Netflixa. Odpowiedni poziom subskrypcji daje ci więcej opcji i wyższą jakość. To jednak może przyczynić się do dewaluacji gier. Ceny mogą drastycznie spaść i o ile to jest dobre dla twojego czy mojego portfela, to jednak może odbić się na zarobkach deweloperów. Z kolei mniej kasy dla nich, to mniejsze szanse na sequele i nowe, może bardziej ryzykowne tytuły. Taka chwila oszczędności może pchnąć rozwój branży w stronę gier mobilnych, które są dużo łatwiejsze i tańsze w produkcji i dlatego nie powinno się przeginać w żadną stronę. Streaming wymaga od ciebie dobrego łącza, stałych opłat i nie daje komfortu w kwestii posiadania gry. Wydaje się, że Google samo postawiło się na przegranej pozycji. I to szczególnie, że pojawiła się Nvidia, która rozwiązuje przynajmniej jeden z problemów Stadii. Gry możesz kupić gdziekolwiek, więc wybierasz swoją preferowaną platformę, a faktycznie płacisz już tylko za usługę streamowania. Wydaje się, że GeForce Now jest produktem, który został stworzony z myślą o potrzebach graczy, a nie samego faktu chęci posiadania kolejnej usługi na swoim koncie. Ale jak zawsze coś musi się zepsuć, żeby nie było nam tak dobrze. GeForce Now przyjęło dwa silne ciosy. Najpierw Activision Blizzard usunęło swoje gry z usługi, a chwilę później zrobiła to Bethesda. I choć bardzo chciałbym wylać wiadro pomyj na obie firmy,
problemy, to w tym pierwszym na pewno zawiniła Nvidia, a w tym drugim prawdopodobnie zawiniła Nvidia. Niedawno GeForce Now wyszło z fazy testowej, a usługa zyskała płatną opcję. Nvidia nie uzgodniła z firmami warunków, na bazie których gry miałyby być dostępne w jej usłudze. Dodatkowy problem kreuje Stadia, bo Google ma streamową wyłączność dla niektórych gier. Mówiłem, że nie będę wylewał wiadra po myj, ale nie odmówię sobie okazji, żeby ich trochę ochlapać. Jak wspominałem wcześniej, powielanie zakupów tego samego tytułu nie jest wydawcom obce i generuje widoczne przychody. Stadia tworzy do tego idealne środowisko, bo czy masz grę czy nie, i tak musisz ją kupić ponownie. I chociaż są formalne przeszkody, których nie ominęła Nvidia, głównym powodem wycofania gier z GeForce Now przez Activision Blizzard i Bethesda była oczywiście chciwość. Bo niby masz już kupioną grę i płacisz tylko za usługę, która pozwoli ci na odpalenie jej na innym sprzęcie, jednak dla parszywych firm takich jak Activision i Bethesda to za mało. Muszą nałożyć na ciebie jakieś dodatkowe opłaty, bo ich nie zadowoli, gdy zbiorą mnóstwo pieniędzy. Oni chcą mieć je wszystkie. Gdyby mogli, to za granie w gry dorzuciliby ci jeszcze dopłatę klimatyczną. GeForce Now dał im wystarczający pretekst i w tym momencie ciągnięty jest na dno przez trupa, choć jeszcze nie jest dla niego za późno. Nvidia zapowiedziała, że będzie pracować nad powrotem wycofanych gier. Dodatkowo niedawno pojawiła się informacja, że w usłudze będzie również dostępny Cyberpunk 2077. To dobre koło ratunkowe. Cyberpunk przyciąga sporo uwagi, sprawiając, że usługa Nvidia może być pożądana przez tych, co mają słabsze sprzęty lub często podróżują i wolą już zagrać na słabszym laptopie, niż czekać na powrót do swojej konsoli czy pieca. I choć Nvidia firmą roku bym nie nazwał, to w tym przypadku stworzyła przyjazną dla konsumentów usługę, która na szczęście rozwiązuje więcej problemów niż ich tworzy. Trudno się jednak oprzeć wrażeniu, że tego typu rozwiązania muszą jeszcze pokonać wiele przeszkód, zanim staną się dla nas codziennością. Jeśli o mnie chodzi, to mam nadzieję, że usług takich jak Stadia jeszcze długo nie zobaczymy w powszechnym użyciu. Tyle z mojej strony. Tym razem mówił toksyczny shifter z ogrysków. A i zapomniałbym, wspominałem o CPK-u, więc już pewnie wiesz, że Redzi obiecali, że jak kupisz Cyberpunka na aktualnego X-a, to jak zrobisz upgrade do nowej generacji, to gra powędruje za tobą zupełnie za friko. Więc nie musisz kupować tej samej gry dwa razy. Szkoda, że takie akcje są takie rzadkie. Okej, więc na zakończenie, jeśli chcesz zobaczyć więcej filmów ode mnie, to kliknij czerwony przycisk z napisem subskrybuj. Jeśli masz do mnie jakieś pytania, sugestie albo uwagi, to sekcja komentarzy jest cała twoja. I pamiętaj, mówmy głośno, jak chcemy, żeby wyglądał świat. Wtedy inni pomogą nam go zmieniać. Pod filmem wrzucę link do Google... Wydaje się, że Google nie rozumie rynku gier, albo wręcz przeciwnie. Może rozumie go zbyt dobrze, kierując się statystkami. Tak, statystkami.